25 maja tego roku Polskę nawiedził przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. W Sejmie tego dnia wygłosił przemówienie, w którym o dziwo poruszył kwestię tak zwaną wołyńską. Bo wiemy, że nie o Wołyń chodzi, tylko o ludobójstwo na olbrzymiej przestrzeni. I teraz wzbudziło to u jednych zachwyty, u innych niedosyt. I teraz dlaczego zachwyty i dlaczego niedosyt? Skupmy się tylko na tym, co jest w jego przemówieniu najbardziej istotne. Krótkie. Temat rzezi wołyńskiej jest cenzurowany przez polityków i dziennikarzy. Książka Wołyń bez mitów łamie tę zmowę milczenia i odkłamuje prawdę o tych tragicznych wydarzeniach. Książka dostępna na kapitalbook.pl. Zbliża się 80. rocznica straszliwych wydarzeń na Wołyniu. Rozumiemy wasz ból po stracie najukochańszych. Hola, to nie były straszliwe wydarzenia. Straszliwe wydarzenia to są trzy wypadki pod rząd drogowe, gdzie ginie kilka osób. To jest straszliwe wydarzenie. Natomiast ludobójstwo, które trwa lata, obejmuje 200-250 tysięcy ludzi zamordowanych w najbardziej okrutny sposób, czego sobie nawet nie można wyobrazić, to nie jest coś, co możemy nazwać tylko i wyłącznie wydarzeniem. Ale to jest od dłuższego czasu taka opowieść, żeby nazywać coś w taki sposób, żeby tego nie nazwać. Prezydent Zełenski mówił o epizodach, mówił o wydarzeniach. To jest właśnie cały czas to. Pamięci, która nie wzywa do zemsty ani nienawiści, ale służy jako ostrzeżenie, że nic takiego nigdy więcej nie powtórzy się między naszymi narodami. Znaczy między to jest równość, to jest to samo. Czyli my wam zrobiliśmy krzywdę, ale wy nam też zrobiliście krzywdę. W związku z tym to się jakoś wyrównuje. To jest ten tak osławiony dzisiaj symetryzm, że coś się stało, ale obie strony są podobnie winne. Co to znaczy nie wzywa do zemsty? Czym jest rozliczenie prawne pewnych sytuacji i rozliczenie moralne? Nazwanie rzeczy po imieniu jest zemstą, bo jest to działanie wymierzone przeciwko osobie lub grupie za działanie szkodliwe, za działanie skrajne. Tylko to jest ubrane w szaty prawne albo w szaty moralne, ale to jest zemsta. I takiej zemsty oczekujemy. Nie chodzi o poklepanie się po plecach, pogłaskanie i powiedzenie: o, to teraz już wy powiecie przepraszam, a my się pogodzimy i będzie bardzo fajnie. Wyobraźmy sobie sytuację, że napada na kogoś tam bliskiego w domu jakaś banda, morduje, przedtem gwałci kobiety, torturuje, męczy dziadka, torturuje, męczy głowę rodziny, dzieci nadziewa na widły, rozpruwa im brzuszki nożami, bagnetami. I po kilkudziesięciu latach mówimy: przepraszam. I wtedy: ach, fajnie, no to teraz nareszcie się to wszystko zasklepiło, nareszcie wszystko jest normalnie. Nie, w takich sprawach normalności nie będzie. Przyznanie się do winy to jest pierwsza rzecz. Nazwanie tego, o czym mówimy, po imieniu, to jest druga rzecz. I trzecia to jest wskazanie sprawców. Niektórzy z nich jeszcze żyją, dlatego że ci ludzie wiekowi są dzisiaj wyciągani, stawiani na piedestale, odznaczani, otrzymują tytuły bohaterów Ukrainy, a oni rezali lachów. Czyli to wszystko jest normalne? I tak ma wyglądać zgoda i porozumienie? Oczywiście nie. Pragnę, abyśmy wspólnie napisali naszą nową historię. Nie da się napisać nowej historii. Historia jest jedna, to jest tylko kwestia kto, jak pisze, albo czego nie pisze, co opuszcza. Jak się weźmie pod uwagę podręczniki, jak się weźmie pod uwagę publikacje strony ukraińskiej, jak się weźmie ich Wikipedię pod lupę, to jest obraz przerażający. Zbrodnie tam popełnione, tak są właśnie nazywane, że to były epizody, wydarzenia, incydenty i jednocześnie była wzajemność. Po stronie polskiej dowozili naziści. Leopold Okulicki, Stefan Rowecki, i tam są te hakenkreuze niemieckie, jako symbole. Można sobie to wejść, obejrzeć, przeczytać, zobaczyć i zastanowić się, w jaką to stronę zmierza. Wspólnie będziemy poszukiwać i odnawiać miejsca pamięci. Wspólnie przywrócimy z niepamięci imiona tych, którzy spoczywają w bezimiennych mogiłach, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Bez zakazów i bez barier. Jest to nasz wspólny moralny i chrześcijański obowiązek. Od tego powinno się zacząć. Nie tylko przemówienie,
ale przede wszystkim działalność. 30 ponad lat Polska chce, Polska się domaga, a przynajmniej część Polski, ta Polska skrzywdzona, czyli potomkowie lub ostatni, ci, którzy przeżyli, ocaleni, domagają się tej prawdy. Domagają się znalezienia tych grobów, czy jam grobowych, bo właściwie oni przecież nie leżą na cmentarzach, upamiętnienia. I tego wszystkiego nie można było do tej pory wywalczyć, załatwić. Dlaczego? Bo ma być upływ czasu. To ma się rozmyć, rozpłynąć. Są ważniejsze wydarzenia, bo tu wojna, w związku z tym no wita, rozumita, przecież nie będziemy wojny o takich rzeczach rozmawiać. A dlaczego nie? Na dużej części Ukrainy toczy się w miarę normalne życie. Oni są bombardowani, są ostrzeliwani, ale są czynne kina, są czynne kawiarnie, restauracje, czynne dyskoteki, jest transport międzynarodowy. Ludzie przyjeżdżają, wyjeżdżają, przemieszczają się. Są zapraszani na wycieczki na tą część Ukrainy, która jest w miarę bezpieczna, także Polacy, żeby sobie tam przyjechali. To jeśli jest to wszystko możliwe, to dlaczego nie jest możliwy ten gest moralny? Nazwanie rzeczy po imieniu, wskazanie sprawców i wyciągnięcie z tego wszystkiego konsekwencji. Ale to by wymagało odwołania pewnego stanowiska. Jeśli prezydent Zełenski stwierdził, że Ukraińcy nigdy nikomu nie zrobili nic złego, to właściwie jest koniec, nie ma rozmowy. Bo jeśli nigdy nikomu nie zrobili nic złego, to po co są takie wystąpienia jak Rusłana Stefańczuka w polskim Sejmie? O czym i na jaki temat? To przecież nie ma w ogóle sensu. Zełenski mówił tak: nigdy nie atakowaliśmy innych państw, nie zajmowaliśmy cudzej ziemi, nie mordowaliśmy innych ludzi. Jak to innych? Takich samych. Ludzie są tacy sami. Mają różną narodowość, różny kolor skóry, mówią różnymi językami, ale to są ludzie. To jest ludzkość. Naprawdę nigdy nie atakowali? Naprawdę nikomu nie zrobili krzywdy i nigdy nie mordowali? Przecież wiemy, że takie stanowisko jest absurdalne. A w Polsce nastąpiła całkowita blokada. Po pierwsze teraz informacyjna, bo jak ktoś o tym mówi, to jest ruska onuca i od razu wróg pomaga Putinowi. No gdzie w takiej chwili nie wolno, to wszystko po wojnie się załatwi. 30 lat mieliśmy bez wojny i nic nie mogliśmy załatwić. A w prawie, gdzie była próba unormowania tej sytuacji, nastąpiło coś, co nie powinno mieć miejsca. Ustawa z 18 grudnia 1998 roku przewidywała dopisanie do tego katalogu zbrodni, o których wiemy, mówimy, o których możemy rozmawiać, czyli do zbrodni nazistowskich, bardzo nieładnie tu nazwanych, do zbrodni komunistycznych, było dopisanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką. Takie coś, gdyby było w polskiej ustawie, to oczywiście i treść ułomna, i forma ułomna, ale to byłaby jakaś podstawa do normalizacji. I wyjaśnienie. Zbrodniami ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką w rozumieniu ustawy są czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950. Dlaczego jest taki rozszerzony okres? Dlatego, że te zbrodnie trwały. Mało kto dzisiaj o tym wie, ale to nie jest tylko wrzesień 39 do 47 roku, jak się podaje. To było dłużej, bo właśnie do porządków lat 50., a rozpoczęło się praktycznie zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności. Zbrodnią ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką jest również udział w eksterminacji ludności żydowskiej oraz ludobójstwie na obywatelach II Rzeczpospolitej na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej. Dlaczego mówię, że to jest ułomne? Dlatego, że to nie obejmuje Lubelszczyzny, nie obejmuje dzisiejszego województwa rzeszowskiego. Te zbrodnie miały bardzo rozległy charakter. Ale gdyby było tylko to, to byłaby jakaś podstawa. Długo to nie trwało. Ustawa z 18 grudnia 1998 roku i nagle okazuje się co? 17 stycznia 2019 roku Trybunał Konstytucyjny zajmuje stanowisko i orzeka, że te fragmenty ustawy
w części obejmującej wyrazy ukraińskich nacjonalistów jest niezgodny z konstytucją, w części obejmującej wyrazy ukraińskich nacjonalistów przez ukraińskich nacjonalistów i Małopolski Wschodniej, to wszystko jest niezgodne z konstytucją. Czyli nie mamy Małopolski Wschodniej, nie mamy ukraińskich nacjonalistów, nie mamy zbrodni przez nich popełnionych. Dlaczego? Bo to jest niezgodne z konstytucją. Czyli kiedy byłoby zgodne? Jak, kiedy i gdzie można mordować, żeby to było zgodne z polskim prawem, które my przyjmujemy we własnym kraju dla siebie, żeby o tych zbrodniach normalnie mówić, żeby nie być ruską onucą. I się okazuje, że jest to niemożliwe. Dlaczego niemożliwe? Komuś na tym bardzo zależy. To nie jest tak, że z jednej strony mamy nienawistników, którzy to specjalnie jątrzą, a z drugiej strony mamy ludzi etycznych, normalnych, którzy stają ponad to, tylko mamy z jednej strony nieszczęśników, mamy rodziny wymordowanych, mamy tych nielicznych już jeszcze żyjących, ocalonych, mamy tych, którzy dzielą z nimi ten ból i tą krzywdę, chcą o tym rozmawiać, a z drugiej strony mamy interes obcego państwa i zupełnie innej społeczności, która tego po prostu nie chce dopuścić do tak zwanego obiegu publicznego. Żeby nie można było o tym mówić, bo każdy, kto zacznie, to będzie agentem Putina. Nie, nie będzie. Agent Putina to jest zupełnie inna rzecz. To, co robili Ukraińcy podczas II wojny światowej, czy po jej zakończeniu z ludnością polską, to była właśnie działalność na rzecz Sowietów, na rzecz dzisiejszej Rosji. W jakim sensie? Mordowanie Polaków, które oni podjęli na wielką skalę, było na rękę kacapom, było na rękę bolszewikom. Zrobili to za nich. Bolszewicy przychodzili później na gotowe. Teren był oczyszczony, nie było polskiej inteligencji, warstwy przywódczej. Ludzie byli zastraszeni. Ci, którzy ledwo przeżyli, uciekali stamtąd w popłochu i Sowieci mieli bardzo korzystną sytuację. Nie mordowali, ale dostali sprawę w jakiś sposób już prawie całkowicie załatwioną przez Ukraińców. I o tym powinniśmy rozmawiać. To nie my jesteśmy ruskie onuce, tylko to wy, jeśli kłamiecie, jeśli uniemożliwiacie taką debatę szczerą, prawdziwą aż do bólu, to wy jesteście ruskie onuce, bo to była pomoc dla Związku Sowieckiego. Mordowanie ludności polskiej. To leżało w interesie Związku Sowieckiego. Wam to nic nie dawało. Nie dawało wam wolnej Ukrainy, bo dostaliście ją dopiero w 1991 roku, w momencie rozpadu Związku Sowieckiego, czyli wasz wkład w to wydarzenie, nie wiem, można go jakoś określić, wyliczyć, zmierzyć, raczej nie, to się po prostu stało. Ale podczas wojny nie było szans, żeby ani Niemcy, ani Sowieci dali wam państwo. Więc dlaczego tych Polaków mordowaliście? W imię czego? Dlaczego?